Siemanko, jestem Luzek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Oh my god! Patrzcie, tutaj jest do zdobycia Lexus Elefana, którego ja sporo polowałem. Zrobimy go pod drift może dzisiaj, co wy na to? Uda się go zdobyć? Muszę te mistrzostwa. Najpierw zrobimy sobie, bo to jest jakiś nowy samochód w Fordzie, ja go nie kojarzę, nie widziałem go wcześniej. I musimy tutaj kogoś pokonać i... Jaguar A-Pace, czy to jest elektryk jakiś, czy coś? Będziemy musieli to sprawdzić. Nie kojarzę, nie było go chyba. Ani raz go nie widziałem w Fordzie, uła. Kamera jakąś z przodu mamy. Widać w tym zderzach, nieźle, co to jest? No nic, sprawdźmy. Sprawdźmy jak mi pójdzie. Wrzucam jedynkę. Ta, elektryk. Ile mamy biegów? Jeden. Ty, to elektryk jest to. Chyba on, to będzie, uła. To będzie jeden z nielicznych elektryków w Forza Horizon 4. Bo Tesli tutaj nie mamy. Ani Model X, ani Model S, ani Model 3, ani Cybertrucka nie mamy w Forza Horizon 4. Co to się stało, że nie możemy tego samochodu tutaj testować? A w trójce przecież mieliśmy Tesla Model S, nie? Od tamtej pory. Powinniśmy mieć tutaj jeszcze, wiecie co? Powinniśmy mieć tą ciężarówkę. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. Tesla Truck, czy coś takiego? Jakoś tak. W każdym razie. No ciekawe, ile tu mamy? 180 km na godzinę. Prędkość. No nie no, 200 chyba będzie, no ale to tak z bólem, nie? Ua! Ua! Rozwaliłem przeszklony dach. Zobaczcie, mam uszkodzony przeszklony dach. O cholera. A przynajmniej biegów nie muszę zmieniać. Tak, 200, ile tam było? 200? Nie. Tak, niecałe 200 km na godzinę prędkości maksymalnej. Chyba tam z 250, nie? Tak jakoś pewnie wyjdzie. Pyk. O, mamy tutaj dwa okrążenia do zrobienia. Spoko. Ktoś tam będzie za mną, w sensie duch jakiś, jakiegoś innego gracza, więc chyba powinienem go pokonać. No i to jest nowy samochód dodany do gry. Jeszcze go nie będzie można kupić teraz ani zdobyć. Podejrzewam, że to będzie w jakiejś następnej liście festiwalowej do zdobycia, ale i tak. Lexus LFA się pojawił, teraz można go zdobyć za jedne mistrzostwa, także wow! Ja sobie muszę go ogarnąć, koniecznie, kurde! To jest dobry samochód i jestem ciekawy tej V10. V10 ma chyba Lexus, nie? Już mi się mylą, tyle tych samochodów jest. Ale jestem ciekawy brzmienia, bo Lexus brzmi bardzo, bardzo fajnie, ten Lexus LFA w rzeczywistości. Jestem ciekawy, jak brzmi tutaj w Fordzie już na moim sprzęcie. Chyba nie oglądałem żadnego wideo z tym samochodem. Jest on także trudno dostępny. No, pewnie już teraz to będzie dosyć powszechny samochód, bo wystarczy przejechać jedno mistrzostwo, żeby go zdobyć. A, i jeszcze mamy tam, co tam było? Jakiś Bentley, czy coś takiego do zdobycia? Zaraz zobaczymy. Ciekawe auta są, ej. Dobra, zrobiliśmy sobie collect. I co dostajemy jako nagrodę? No, jako nagrodę to główne było to, że sobie przejechaliśmy nową furką, która wygląda, no, dość ciekawie, fajnie, ładnie, można powiedzieć. I tutaj mamy jeszcze Bentley Turbo R do zdobycia. Sezonowy, to jeden musimy przejechać. Nie, to chyba też są chyba mistrzostwa, no. Plymouth Fury tu mamy do zdobycia. Modern Helmet White. I tyle, tu mamy Clio jakieś do zdobycia. Mustanga RTR-a, Celikę, której nie mam. Jakoś, chyba nie mam. Jakoś tak specjalnie jej zdobywać też nie chcę. No dobra, to mamy dwa ciekawe samochody tutaj do ogarnięcia. No i myślę, że ten Bentley będzie raczej ciekawszym autem do driftu, więc za niego się wezmę najpierw. Mamy tutaj sezonówkę Retro Saloon, powinienem ogarnąć, zaraz zobaczymy. Czy mam tutaj jakiś samochód z tej klasy? Ja się biorę za mistrzostwa. Thank you.
I pyk. Proszę bardzo, mistrzostwo ukończone. Trzecia pozycja teraz, ale pierwsza ogólnie. Proszę bardzo. Dobra, bierzemy się za tego Bentleya. Zobaczymy, jak ta fura brzmi w ogóle. Czy da rada na standardowym silniku driftować? Nie wiem. Zobaczymy, jakie ma ulepszenia. Sprawdzimy go w ogóle. Bentley... Gdzie ty jesteś? Bentley Turbo R z 91 roku. Proszę bardzo. Sprawdźmy gościa. Najpierw sobie go obejrzyjmy dookoła. Wygląda sobie tak. Taka jakby limuzyna, no nie? Posłuchajmy gościa. Uła. Okej, środeczek. Zobaczmy, co tu mamy w środku. Automacik. Klasyczny, nie? Czy to będzie latać? To jest fajne, jak sobie wrzucamy na luz. To tutaj też w tym automacie się wrzuca luz, tam na tej konsolce. Fajne takie smaczki są w tej grze. No nie, no chłopie, no tym to nie najeździmy. Nie ma mowy. Musimy iść na tuning od razu. Czekaj, może ja mam tutaj gdzieś w okolicy jakąś chatkę? To się przejedziemy. O, tutaj coś jest. To się przejedziemy tu. Zobaczę, czy zadriftuje chociaż trochę. Coś tam zmienił. Ja nie wiem tak naprawdę nic na temat tego Bentleya. Zobaczymy. Więc co my tu mamy? Trzybiegowa skrzynia automatyczna, czterobiegowa skrzynia automatyczna V8 6,75 litra. Co? 2400... What? 2400 kg wagi. Zbiornik paliwa 108 litrów. Ile to pali, człowieku? Ja pierdziut. Co to jest? Tak, jest turbo doładowany. A ile on ma w ogóle mocy? Taka standardowa wersja. Nie jest tu chyba napisane. A jest! Moc maksymalna 324 konie mechaniczne. 617 Nm. Chłopie, to jest ciągnik. Dobra. Zobaczmy, co się da z nim zrobić. Czy będzie to dobra fura? Do driftu. Słuchaj, no wprawdzie nie było jeszcze samochodu, którego nie dało się zrobić na drift. Sprawdźmy tego gościa. Najpierw zobaczymy sobie upiększanie. No tutaj chyba za wiele zrobić nie możemy i nie będziemy. Możemy zrobić swap silnika na 6 litrów, 5 i 6,5 V12. No, spróbujemy ze standardowym silnikiem, bo standardowy silnik ma 6,75 litra. Tak, na pewno europejskie wszystkie standardy spełnia ten samochód bez problemu. Na pewno 4 koła możemy dać uturbienie. Na pewno będziemy musieli coś zrobić z wagą przede wszystkim, czyli odciążyć gościa i będziemy musieli poprawić mu moc, nie? Dobra, najpierw robimy moc, zobaczymy, ile da się wyciągnąć ze standardowego silnika. Ciekawe, czy w Fordzie kiedyś będzie coś takiego, że będzie można rozwiercać silnik do większej pojemności i z takiego 6,75 zrobić na przykład 7,0 silnik. Okej, czekaj, bo tutaj musimy sobie... Aha, wezmę to, podinstaluję i chciałbym sobie zobaczyć... O, właśnie. Słuchajcie, 672 konie mechaniczne, ale dalej mamy te 2000, teraz nawet chyba już więcej, nie? Mamy, nie wiem ile tutaj wagi, mamy te angielskie jednostki, czyli konie mechaniczne. Tak, konie mechaniczne to są imperialne jednostki, a nie europejskie. Metryczne. Fajne felgi ma nawet ten Bentley, trzeba przyznać. Dobra, mamy zawieszenie driftowe, to bardzo nam pomoże podczas driftu. Przydałoby się, żeby ten samochód miał jeszcze dystansę, żeby nim dobrze latać. No i odciążamy, słuchajcie, pyk. Odciążamy tyle, ile się da. Sprzęgło
skrzynia, wał, tyfer. I mamy dystansę? Mamy dystansę, dobrze, nie jest źle. Na razie dam standardowe opony, coś tak czuję, że będzie ciężko to latać. Dajmy... Jakie wielkie. Zostawię mu chyba te felgi. Tak ciężko by było dobrać chyba jakieś felgi z tych do tego. Chociaż... Może nie. To jest limuzyna, no to w ogóle do driftu to tak... O co chodzi? Dajmy coś takiego. W sumie bez znaczenia. Nie wiem, nie mam pomysłu na felgi do tego auta. Koła wydają się mieć bardzo duży cal. Dobra. Pyk. Okej, okay, możemy zrobić dosyć fajny spas. Także jest w porządku. Zrobiliśmy taki gangsta wóz z tego trochę. No i mamy. I zobaczmy. Czekaj, spoilera nie będziemy żadnego dawać. Możemy dać jeszcze turbo doładowanie w razie czego. Póki co zostawiamy taki standardzik. Tutaj w tym standardzie też chyba jakaś tam turbosprężarka jest albo kompresor. Nie wiem co tam porobione w tym aucie. No i zobaczmy czy tej mocy będzie wystarczająco. Tak mniej więcej na wyczucie, przejedziemy się kawałek. Czy to zadriftuje czy nie? Śmiać mi się chce trochę z tego auta, taka limuzyna, nie? No tak, będzie trzeba tutaj zrobić tuning driftowy za moment, ale mocy chyba mu wystarczy. Zobaczcie, już coś tam lata. Samochody ciężkie w tej grze ogólnie są bardzo dobrymi driftowozami. Ogólnie takie długie limuzyny. Bo one są po prostu stabilne i masz dużo czasu na jakąś tam kontrę na kierownicy i mi się przyjemnie driftuje, no nie? Zobaczymy jak będzie w przypadku tego grata. Dobra, jeszcze musimy sobie tutaj zrobić mały tuning. Dostosujemy sobie tutaj. Udało się jeszcze trochę bardziej glebnąć. Wygląda jak takie stare Mercedesy. Mi tak przypomina trochę. Ale taki bardziej masywniejszy niż te kurde stare Mercedesy. Taki jakby jakiś, nie wiem, jakby amerykańskie jakieś takie samochody z lat 70. coś koło tego. Ale w porównaniu do tych właśnie starych amerykańskich samochodów z lat 70. to ten jest młodzieniaszek. Rok produkcji zaczął się, znaczy produkcja zaczęła się tego modelu w 1985 roku. Także nie tak dawno, a wygląda jakby był z lat 60. No nie no, 60. może nie, ale 70. nie? Taki klasyczny samochód detektywa czy coś. Ale podejrzewam, że jest ogromny samochód. Zobaczcie w ogóle ile jest miejsca na tylnych siedzeniach tam. Odległość między oparcia kierowcy, a oparcia pasażera. Ja nie wiem, z 1,10 m? Z 1,20 m? Coś koło tego, to jest ogromne auto, chłopie. Więcej nawet może być. Dobra, na razie bez doładowania tam tuningowanego. Zobaczymy, co się będzie działo tutaj. Znaczy tak, ja spodziewam się, że po tym samochodzie, że drifty będą takie płynne, no. Tu jednak masa robi swoje. Okej, trochę mi chyba mocy będzie brakować. Mamy tutaj standardowe opony, więc te najbardziej śliskie. Czwórka jak wbije, to podejrzewam, że będzie kaplica. Tutaj mamy kilka takich fajnych zakrętów przed sobą. Spróbujemy tu się wbić. Jeden taki długi łuk. I zrobimy go chyba na trójce. Zaraz. Tutaj mamy jeszcze taką nawrotkę. Sobie spróbujmy. Okay, to było dziwne. O fuck! Co to było, gościu? Aha. Dobra, zawracamy, jeszcze raz robimy te łuki.
No tam jest dobrze. Ale myślę, że trzeba mu dodać jeszcze tej mocy trochę. Zaba. Jest linia. Wypadłem? Prawie wypadłem. Ale muszę gaz cisnąć do końca. Ja mam wrażenie, że tutaj lekko puszczę gazu i on już się zdławi od razu. Trzeba mu tam jeszcze inhalatory dorzucić. Będzie śmigał, tylko wtedy boję się, że będzie... Chociaż nie, nawet jak on będzie rwał za bardzo na tych wyższych obrotach, to i tak waga to skompensuje i będzie łatwy do opanowania. Próbujmy. Za każdym razem jak tuninguję jakąś furę, to chcę, żeby miała zachowany ten standardowy dźwięk. Niekiedy te samochody mają tak słabe silniki, że nie da się ich ulepszyć. Patrz! Tutaj nam się nawet charakterystyka trochę wygładzi, jak damy sobie te turbosprężarki. Nawet mamy minus, zobaczcie, 69 koni mechanicznych. Damn, to jest... Czekaj, tutaj trzeba jeszcze ulepszyć chyba, nie? Tak. Tu możemy jeszcze ulepszyć. I będziemy mieli, mam nadzieję, że więcej. To już mamy zainstalowane. Tu chyba waga też poszła trochę do góry przez ten dodatkowy osprzęt, ale kurde, mocy... Znaczy, mocy jest niby spoko, tylko problem jest z tą wagą, no. Tutaj jest po prostu za duża dupa, no, za ciężka dupa tutaj jest. To jest taka latynoska, no. Czekaj. Dragowe opony, nie chcę, to już w ogóle nie będzie jeździć. Tak, z przodu dajmy trochę szerszy kapeć. Odrobinkę. No i tyle, ja tu więcej nic nie zrobię. Instalujemy pyk. Czyli odrobinę nam się ta moc podniosła. Wyjedźmy teraz stąd. Pojechałem do takiego lasu, do domku w lesie, stuningować Bentleya. Kurde, kto to widział? W sumie chodźmy w drugą stronę, bo tam będzie więcej zakrętów do driftowania. No jak na moje, jeśli chodzi o moc, to tutaj za dużej zmiany nie odczuwamy. Dalej mamy też w okolicach 600 koni mechanicznych. No i za mocno się ulepszyć tego grata nie dało. Problem jest taki, że waży dużo ta fura i musimy jakoś wymyślić sposób, więc albo będzie słab silnika, czego bym nie chciał, bo ten samochód ma swój jakiś tam zawsze unikalny dźwięk, nie? Jak mamy ten standardowy silnik. Jak włożymy tą V8 6 litrów, czy V12 6.5, to już zawsze ten dźwięk jest taki troszeczkę inny, nie? To nie jest takie... Ale próbujmy. Dobra, tutaj ja trochę przesadziłem. Wujko. Okej, dziwne to było. Już myślałem, że będzie przester totalny. O chłopie. I tak jest duży plus, że dali tutaj zawieszenie driftowe do niego. Patrz, ledwo co. Ledwo co ja się mieszczę w ogóle w tych zakrętach, nie? No dobra, a teraz zobaczmy te serpentki tutaj. Spróbujcie go sobie na drift, bo jest dziwny. Jest za ciężką dupę masz, gościu. Idź na siłkę, że coś. Go odciążyliśmy, zrobiliśmy mu odsysanie tłuszczu. Kopię go tym sprzęgłem, nie chce mi na obroty wejść. Musimy jakiś mniejszy silnik tu założyć. Ale się nie da, bo to same duże do niego są. Za ciężki, zobacz, mi wypada z tych zakrętów. Zero kontroli. Nie no, myślę, że jedyne rozwiązanie to ta V12, ale nie chciałem psuć
tego samochodu, tą V12. On tam jakoś tym driftem leci, nie? Jasne, możemy go sobie zrobić tak jak wiesz, inne te fajne samochody driftowe. Mamy tu silnik z przodu i napęd na tył, więc jak najbardziej dałoby się go tak zrobić, nie? Pewnie. Z wagi to już ciężko będzie zejść. Podejrzewam, że mogłaby pójść jeszcze do góry, jakbyśmy zrobili swap silnika, chociaż ten jest najbardziej potężny, ten co mamy teraz. Mało który driftowóz, który się nadaje do driftu, taki silnik wielki posiadać może, a ten ma. Chociaż driftowozem go bym raczej nie nazwał. Taka driftowa limuzyna, kurde. Ja wam powiem, że ten Brabus, co dodali go ostatnio do gry, to on jest, no, do driftu bardzo fajnym samochodem. Też jest taka długa limuzyna, ale on chyba, kurde, nie jest taki ciężki. Na pewno, wydaje mi się, że może mieć trochę więcej mocy. No tutaj mamy jednak starą technologię, stary silnik. Patrz, patrz, patrz. What the fuck? Co to było? Dziwna sprawa, ej. Tak, przebijanie się przez murki i różne obiekty w ogóle nie robi na tym samochodzie wrażenia. Gdzie każda Honda Civic to wiesz, zatrzymuje się w miejscu, bo waży 10 kg. Ten to czołg. Czy on jakiś kuloodporny jest w rzeczywistości, czy coś? Nie mam pojęcia. Kopię go cały czas ze sprzęgła, jak jestem na zakręcie, bo on mi za niskie obroty trzyma. Limuzyną. No i co, i da się, nie? Nie zmieniam mu tego silnika zostawy, niech ma tą swoją duszę. Kopię mu tym sprzęgłem. No i nie wstał mi, kurde. Oh. Bentley Turbo R. Proszę bardzo, driftowóz. Da się nim latać. Nie jest to takie łatwe. Do przyjemnych też nie należy na początku. Trzeba by było się trochę bardziej wczuć może w niego. Wtedy by dawał radę. Może bym odrobinę wydłużył dwójkę mu, żeby tą dwójką trochę tak lepiej zamiatał na takich ciasnotach jak tutaj. Ona jest teraz odrobinę za krótka. W standardzie ten samochód miał trzybiegową skrzynię biegów albo czterobiegową skrzynię biegów automatyczną. Także on musiał mieć potężny moment obrotowy, żeby z takich niskich obrotów, wiesz, startować, nie? Wbijasz trójkę, jedziesz 180. Ja nie wiem, jaka prędkość maksymalna tego auta. Ale kurde, taki prezesowóz. Prezesowóz driftowóz. Bentley Turbo R. Zrobiony na drift. Spróbujcie sobie go, śmieszne auto jest, no. Do driftu zwłaszcza. Nie zdawałem tutaj żadnego malowania, zostawiłem taką klasykę, mogę chociaż naszą tablicę klubową 1% Club dać, ale jakoś się powstrzymałem. No nic, moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, hejas!